Autor książki Robert Kiyosaki mówi, że ma dwóch ojców. Pierwszym z nich jest jego własny biologiczny tata, a drugim tata jego najlepszego przyjaciela. Własny tata Roberta był doktorem i wykładał na uniwersytecie. Jego drugi tata, od którego Robert nauczył się, jak stać się bogatym, nie skończył nawet szkoły średniej i wszystkiego nauczył się w praktyce sam. Na początku obaj jego ojcowie zarabiali wystarczająco dużo pieniędzy. Ale kiedy umarli, jeden z nich zmarł jako najbogatszy człowiek na Hawajach i zostawił rodzinie miliony dolarów, a drugi zostawił rodzinie długi i niezapłacone podatki. Kiyosaki mówi, że zarabianie pieniędzy jest nauką, której nie uczą nas w szkołach. Szkoły uczą nas, jak zostać pracownikiem i budować karierę, i z tego powodu większość rodziców uczy podobnych rzeczy swoje dzieci i kieruje je w tym samym kierunku, czyli w stronę zostania pracownikiem. Jeśli pochodzisz z rodziny należącej do klasy średniej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że twoi rodzice nauczyli cię, jak stać się biednym. I to nie dlatego, że rodzice cię nie kochają lub nie chcą, żebyś osiągnął sukces. Dzieje się tak, ponieważ oni sami nie są wyedukowani w tym temacie. Wykorzystywali przestarzałe informacje i kiedy się urodziłeś, te same informacje przekazali tobie. Bieda jest prawie jak genetyka. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Moi rodzice zawsze radzili mi, abym pilnie się uczył, zdobył dyplom i znalazł stałą pracę. Jednak kiedy zacząłem czytać książki takie jak ta, zdałem sobie sprawę, że z kilku z nich nauczyłem się więcej niż przez cały okres studiów. Jeśli również pochodzisz z rodziny klasy średniej i nie czytałeś Bogaty ojciec, biedny ojciec, to szczerze polecam ci tę książkę. Chciałabym, żeby ktoś polecił mi ją, kiedy miałam 14-15 lat. Tak wiele rzeczy mogłoby się lepiej potoczyć, gdybym przeczytała ją wcześniej. W tym filmie zamierzam omówić 7 głównych koncepcji z tej książki. Pierwsza koncepcja dotyczy znaczenia edukacji finansowej i zrozumienia różnicy między aktywami a pasywami. Zrozumienie tej różnicy jest najważniejszym krokiem do stania się bogatym. Mówiąc najprościej, aktywa to coś, co pozwala włożyć pieniądze do kieszeni, a pasywa to coś, co wyciąga pieniądze z kieszeni. Na przykład, jeśli masz samochód, wynajmujesz go i zarabiasz na nim co miesiąc pieniądze, to jest on aktywem. Ale jeśli masz samochód i zabiera pieniądze z twojej kieszeni co miesiąc na naprawy, konserwacje i tym podobne, to jest on pasywem. Przykładem aktywów mogą być nieruchomości do wynajęcia, akcje firmy, metale szlachetne itp. A pasywa to dom, w którym mieszkasz, telefon, samochód, którym jeździsz i tym podobne. Bogaci ludzie skupiają się na zwiększaniu swoich aktywów, podczas gdy biedni ludzie kupują pasywa i skupiają się na swoich dochodach. Biedni ludzie kupują telefon iPhone, bogaci kupują akcje Apple, które są aktywami i zwiększają swoją wartość w czasie, podczas gdy telefon traci swoją wartość w momencie, gdy wynosisz go ze sklepu. Rosnące aktywa są jak sadzenie drzewa. Musisz dbać o nie przez lata, aż jego korzenie będą wystarczająco mocne, aby wydać owoce dla twojej przyjemności. Niestety wielu ludzi chce się szybko wzbogacić, nie ucząc się o pieniądzach. Jest to jak budowanie wieżowca bez fundamentów lub z niewielką ich ilością. I dlatego widzimy ludzi, którzy zarabiają mnóstwo pieniędzy, ale po kilku latach tracą je wszystkie. Druga koncepcja jest następująca. Bogaci nie pracują dla pieniędzy. Ich pieniądze pracują dla nich. Już w bardzo młodym wieku Robert miał swojego pierwszego partnera biznesowego, kolegę ze szkoły, Mike'a. Pracowali dla bogatego ojca, który nauczył ich, jak zarabiać pieniądze. Pierwszą zasadą, jaką poznali, było to, że bogaci nie pracują ciężko dla pieniędzy. Ich pieniądze pracują ciężko dla nich. Bogaci ludzie używają swojego mózgu i znajdują rozwiązania, dzięki którym ich pieniądze pracują dla nich 24 godziny na dobę. Z perspektywy bogatego człowieka, każdy zarobiony dolar czy peso staje się małym pracownikiem i ciężko pracuje, aby zarobić kolejny. Z kolei biedni i klasa średnia kierują się strachem lub pragnieniem. Boją się, że nie będą w stanie zapłacić za swoje rachunki, więc pracują jeszcze ciężej. Albo wreszcie, gdy zarobią więcej pieniędzy, zaczyna się w nich budzić pożądanie i zaczynają je wydawać na pasywa, takie jak lepsze samochody, większe domy i tym podobne. Z powodu tych lęków i pragnień nie chcą inwestować pieniędzy i czasu w nowe możliwości. Boją się, że stracą swoje pieniądze, jeśli zaryzykują. Więc idą i kupią telewizor z większym ekranem, podczas gdy już jeden mają. Dla porównania, bogaty człowiek inwestuje swoje pieniądze bez względu na wszystko i nawet jeśli straci je wszystkie, to i tak jest do przodu, bo przynajmniej się czegoś nauczył. A ta wiedza staje się silnym atutem dla jego przyszłych inwestycji.
Z drugiej strony, telewizor traci większość swojej wartości po kilku miesiącach i w końcu i tak tracisz pieniądze, a dodatkowo tracisz możliwość nauczenia się czegoś nowego. Trzecia koncepcja dotyczy zrozumienia podatków, księgowości i prawa. Według Kiyosakiego zarabianie dużej ilości pieniędzy nie rozwiązuje problemów. Problemy rozwiązuje wiedza, jak je zatrzymać po ich zarobieniu. Jeśli bogaty człowiek zarabia 100 tysięcy dolarów, to zatrzymuje je wszystkie, ale jeśli biedny lub przedstawiciel klasy średniej zarabia 100 tysięcy dolarów, to jest mocno opodatkowany i traci 30-40% tej sumy. Kiyosaki wyjaśnia, że na początku nie było podatków i rząd stworzył je, aby ukarać bogatych i dać je biednym. Rząd używał mentalności Robin Hooda, a społeczeństwo to popierało. Bogaci byli jednak sprytni i znaleźli legalne sposoby, aby nie płacić podatków. Główną różnicą jest to, że biedni i klasa średnia zarabiają pieniądze, płacą podatki, od tych pieniędzy żyją z tego, co zostało. Bogaci natomiast zarabiają pieniądze, wydają wszystko, co mogą i płacą podatki od tego, co im zostało. Jeśli podoba Ci się ten film, zostaw like, zasubskrybuj kanał, w ten sposób nie przegapisz żadnego nowego materiału, które od teraz będą pojawiały się co tydzień. A teraz wracamy do wideo. Koncepcja czwarta. Bogaci kreują pieniądze. Autor twierdzi, że każdy człowiek rodzi się z talentem, ale talent ten jest tłumiony z powodu braku pewności siebie i strachu. Zwraca uwagę, że niekoniecznie ludzie wykształceni i inteligentni osiągają sukces, ale robią to ci odważni i żądni przygód. Ludzie nigdy nie osiągają sukcesu finansowego, nawet mając ku temu możliwości, nie wykorzystują ich z powodu strachu i wątpliwości. Większość z nich po prostu siedzi, czekając na okazję, która się nadarzy. Autor uważa, że to ludzie kreują szczęście i nie powinni na nie czekać. Mówi, że tak samo jest z pieniędzmi. Trzeba je wykreować. Koncepcja piąta. Pracuj, aby zdobyć wiedzę, nie pracuj dla pieniędzy. Kiyosaki mówi, że jego biedny tata był inteligentny, dobrze wykształcony i pracował dla pieniędzy, ponieważ bezpieczeństwo zatrudnienia było dla niego wszystkim. Bogaty tata stał się milionerem dzięki temu, że pracował, aby się uczyć. Autor zaleca młodym ludziom, aby szukali pracy, w której więcej się nauczą niż zarobią. Szczególnie w takich dziedzinach jak sprzedaż, komunikacja, marketing, księgowość, kierowanie ludźmi i tym podobne. Podczas rozmowy z dziennikarką Robert Kiyosaki dowiedział się, że dążyła ona do zostania autorką bestsellerów. Zdał sobie sprawę, że jest ona świetną pisarką i że powinna się tym zająć. Powiedziała mu, że próbowała, ale nikt nie był nią zainteresowany. Przypadkowo obraził ją, kiedy powiedział jej, żeby wzięła udział w kursie sprzedaży, aby mogła się promować. Zaczęła się bronić. Odpowiedziała, mam tytuł magistra, jestem z literatury angielskiej, dlaczego miałabym chodzić do szkoły, aby nauczyć się sprzedawać? Jestem profesjonalistką. Poszłam do szkoły, aby zostać wykształcona w zawodzie, więc nie muszę być sprzedawcą. Nienawidzę sprzedawców. Wszystkiego, czego chcą, to pieniądze. Następnie spakowała swoje rzeczy. Robert Kiyosaki delikatnie zauważył, że jest najlepiej sprzedającym się autorem, a nie najlepiej piszącym autorem. To stwierdzenie tylko bardziej ją rozwścieczyło i wywiad się zakończył. Na świecie jest wielu odnoszących sukcesy i utalentowanych ludzi. Lekarzy, prawników, dentystów. Mimo tego zmagają się oni z problemami finansowymi. Ale jak powiedział kiedyś pewien mądry konsultant biznesowy, od wielkiego bogactwa dzieli ich jedna umiejętność. Gdybyś wziął swój zestaw umiejętności i połączył go z inteligencją finansową, księgowością, inwestowaniem, marketingiem lub prawem, mógłbyś osiągnąć wielkie bogactwo. Gdyby dziennikarka zamiast tego podjęła pracę w agencji reklamowej, aby nauczyć się sprzedawać, mogłaby zdobyć wielkie bogactwo dzięki swojemu pisaniu. Bogaty ojciec mówi, chcesz wiedzieć trochę o wielu rzeczach. W szkole i w pracy oczekuje się od ciebie specjalizacji. Ci, którzy zdobywają awanse, zwykle są specjalistami. Jednak bogaty ojciec Roberta Kiyosaki zawsze zlecał coś zupełnie przeciwnego. Dlatego przez lata Robert pracował w różnych obszarach firmy swojego bogatego ojca. Oczekiwano od niego, że będzie uczestniczył w spotkaniach z prawnikami, bankierami, księgowymi. Bogaty ojciec chciał, żeby Robert Kiyosaki poznał każdy aspekt swojego tworzenia biznesu. Koncepcja numer 6. Ludzie, którzy unikają porażki, unikają również sukcesu. Większość ludzi nigdy nie wygrywa, ponieważ boi się przegranej lub porażki. Jeśli spojrzysz na to tak, jak ludzie zostali stworzeni do nauki, uczymy się popełniać błędy. Uczymy się chodzić, przewracając się. Gdybyśmy nigdy nie upadli, nigdy byśmy nie chodzili. Tak samo jest z nauką jazdy na rowerze. Tak samo jest z bogaceniem się. Porażka jest częścią procesu osiągania sukcesu. Kiyosaki mówi, patrzę na moją grę w pieniądze tak jak na moją grę w tenisa.
Gram twardo, popełniam błędy, poprawiam się, popełniam więcej błędów, poprawiam się i staję się lepszy. Jeśli przegrywam mecz, sięgam przez siatkę i ściskam rękę przeciwnika. Uśmiecham się i mówię do zobaczenia w następną sobotę. Oczywiście znam wielu ludzi, którzy próbowali stworzyć swój własny biznes, ale im się nie udało i ostatecznie poddali się po 3 lub 4 porażkach. Zawsze zadziwia mnie to, jak ci ludzie spodziewali się, że odniosą sukces po kilku próbach. Rezygnacja po 3-4 porażkach jest jak rozpoczęcie chodzenia na siłownię, aby uzyskać dobrą formę, ale po kilku dniach zrezygnowanie, ponieważ nie widać żadnych rezultatów. Jeśli chcesz uzyskać formę, musisz być konsekwentny, musisz mieć swoją rutynę ćwiczeń. Jeśli nie jest skuteczna, musisz spróbować innej diety. Musisz spróbować innego trenera, aż znajdziesz to, co jest dla ciebie odpowiednie. Niestety ludzie nie stosują tej samej mentalności, jeśli chodzi o uzyskanie formy finansowej. Koncepcja 7. Nie skupiaj się na swoich dochodach, skup się na swoich aktywach. Ludzie długotrwale bogaci najpierw budują swoją bazę aktywów, a dopiero potem za dochód z niej kupują luksusy. Biedni i klasa średnia kupują luksusy za swój własny pot i krew. Innymi słowy, jeśli bogaty człowiek chce kupić luksusowy samochód, nie kupuje go od razu. On najpierw kupuje aktywa takie jak firmy lub nieruchomości. A jeśli aktywa generują wysoki dochód, wykorzystuje go do zakupu samochodu. Oni zawsze koncentrują się w pierwszej kolejności na aktywach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego Robert Kiyosaki uważa, że ogromna zmiana w świecie finansów nastąpi bardzo szybko i jak możesz zacząć się do niej przygotowywać, to obejrzyj film, który widzisz teraz na ekranie. Jest to streszczenie książki Druga szansa autorstwa Roberta Kiyosakiego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień!